Uwaga, rozpoczynam właśnie nową serię. Seria będzie polegała na tym, że w każdym odcinku będę mierzył się z innym youtuberem o pulę 3000 zł, gdzie będzie 3 konkurencje, czyli 1000 zł za jedną wygraną konkurencję. A na koniec po kilku odcinkach wszyscy wygrani ze mną youtuberzy zmierzą się ze mną w całości, w jednym odcinku. To będzie jakby finał, który odbędzie się pewnie za jakieś kilkanaście odcinków. Więc już teraz mam taką prośbę, abyś napisał mi, kogo chciałbyś zobaczyć, jakiego youtubera w następnym odcinku. Może to być youtuber CS-owy, ale i nie tylko. Proszę też oczywiście o zostawienie łapki w górę i suba za taki pomysł. No a dzisiaj jako pierwszy odcinek będzie Nester. Zapraszam. Kto pierwszy znajdzie kosę, o co ty we mnie wabikiem rzucasz? Ten wygrywa. Gramy do czterech jak coś. I w ogóle siema, Filip. Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja wiem, że Mateusz już pewnie zna, ale ja się zgubiłem. Skąd wiesz, że ja już znalazłem? Chodź tutaj. Chodź nie. Tutaj. A, czyli mam, miałem rację. No tak. A co ty jeszcze nie masz? Bo tu są chyba dwie kosy na tej mapie, tak mi się wydaje. Naprawdę? Mi się wydaje, że tak, chociaż nie jestem pewien, bo za często w to nie gram. Co jeśli ty też znalazłeś kosę? To tak trochę niepokoi. Nie. Dobra, masz szczęście, że ciebie nie spotkałem aż tak... O kurde, blisko. A może ta kosa jeszcze jest gdzieś na zewnątrz, nie wiem. Ej, nie, no... ty mnie trolujesz. Nie, no tak szczerze, jeszcze nie mam kosy. Jeszcze nie mam kosy, no spokojnie. Ty, gdzie jest kosa? Może jest na stoliku, oby było na stoliku. Ej, dobra, dobra, stary, ja się tutaj tak bawię w tym domu, świetnie. A, czyli już znalazłeś, okej. Okay. Już nie, znalazł. Nie, nie, nie mam, nie, no już właśnie nie. Już nie. Ty, ale no gdzie no, jest ta kosa? Jakbym miał, to już... Nie, no nie fejkujesz mnie. Ty mnie fejkujesz. Ej, nie, ta kosa już no, dawno ja powinna wiem. Być. Ja nie wiem, kto kogo fejkuje, stary. Ha! Chodź tutaj, ja nie! Wiedziałem. Ale ja przed chwilą dopiero znalazłem. No dobra, no. Możesz poprosić łapkę w górę, to ci oszczędzę życia. Dobra, za późno. Zostawcie łapkę w górę. To była rozgrzewkowa runda na wczytanie mapy, spokojnie. Co ty mówisz? Gramy do czterech, słuchajcie, już jest 1-0 dla mnie. To jest pierwsza konkurencja. Przypominam ci, że jak ją wygrasz, dostajesz 1000 zł, a jeśli nie, no to nie. Wow, a ile będzie konkurencji? 3. Przewidziałam 3 konkurencje na ten meczek wspaniały. I wiesz co, zaczynam ja w sumie od sprawdzania podwórka, bo może akurat mi się poszczęści. Ej, oni mnie tu bejtują, bo tu jest dużo szafek. No to musisz właśnie sprawdzać, musisz też skakać. Tu jest masz kosę. Dużo szafek. Nie, zdradziłeś się, masz nie, kosę. Nie, nie mam, no nie mam. Dobra. Ja myślałem, że ty masz. A dobra, rzeczywiście nie masz chyba. Dobra. No co ty? Dobra, słuchajcie, ja powiem wam kawał. Przychodzi garbaty do lekarza, a lekarz... No, się pan skradasz. Ty, ty masz kosę. Ty szczurze. Widziałem cię z góry. Ale jeszcze ja też znajdę, ja też znajdę jeszcze kosę. A gdzie była? Na podwórku pewnie, nie? O kurde. No ty gno, 1-1. Historia się tak stresuje grając ten tryb. To jest głupi tryb w sensie. A ja normalnie tak tryb. To przeżyłem. Znaczy dobra, to jest naprawdę świetny tryb. Stresuje mnie to, że za szybko otwierasz te szafki. Jak, a co mam wolno i otwieram? Tak, żebym wygrał. Kurde, no właśnie myślałem, że cię porobię, jeśli chodzi o ten tryb. Widzę, że tutaj ale no jednak porobisz szczęście. Mnie, porobisz mnie, spokojnie, stary. Ty, no ja nie widzę nigdy nigdzie tej kosy. Ja też. Przeszukałem całe piętro. Ty gnoju! Mateuszku, nie chcę ci nic mówić, ale jest 3-2 dla mnie, czyli wygrałem pierwszą... Serio wygrałem? Tak. No niestety, no niestety. Nie. Ale naprawdę? Tak. Się dziwnie czuję, stary, że ja coś wygrałem. Jeszcze będzie podsumowanie tego wszystkiego, ale teraz możemy przejść do drugiej konkurencji. Dobra, moi drodzy, teraz 1 vs 1, po prostu aim mapki. Gramy sobie do 9 punktów, no i co, powodzonka? Oczywiście gramy o 1000 złotych. Ty, gdzie ja się spespiłem? Dobra, okej. Okay. O, myślałem, że ja wiesz, ja jestem szczęśliwy. Ja jestem szczęśliwy. Nic ja stary więcej nie potrzebuję. Możesz mnie nawet do zera rozegrać. Ja naprawdę zgarnąłem tysiaczka. Stary, nawet ja dalej jestem w szoku. Ja dalej nie wierzę, chłop, że ja mówi w ogóle. Poprzednią konkurencję. Ty, nie. Stary, możesz mnie do zera tutaj rozwalić. Co ty mówisz? Nie, ma być rywalizacja. Oj, ja na uspy to no zawsze jest taki rywalizacja. Słaby jestem. Taki jest słaby. Rywalizacja, stary, ale... Ja też jestem słaby z uspa. Chodź tutaj. O nie. O kurde, teraz słaby, słaby. Dobra, ale ciekawe, może to gdzieś są jakieś AWP-y, nie wiem. A to miała być zmiana mapy, czy zmiana... Tak, ale widocznie się wylosowała drugi raz taka sama. Dobra, to jest twój koniec. Stary, dobra. Nie, nie, dobra, to nie jest gra dla nas, nie? Co się dzieje? Nie, nie, ja 12 HP. Co tu się dzieje? Nie, no dobra, to jest mistrzostwo, stary. Strzeliłem do ciebie 50 razy, ja miałem 11 HP i 3 ostatnie naboje w magazynku. Nie, w 6, o nie, nie ma co komentować. O, zmiana mapy, to dobra. Mi się podoba. Dobra, teraz cię zniszczę, chłopie. Będziesz wiedział, co się z tobą dzieje, czujesz jak meduza, który straszy swojego przeciwnika. O kurde, dobra, jest. No, prawie. No prawie, to prawda. Ojeju. Dobra, 2-2, no idziemy w łeb tutaj, pięknie, podoba mi się, jest rywalizacja oczywiście. Jest dobra, zmiana mapy, oj, teraz awupki. Ty, no pokaż się. Co, ty jesteś jakiś kamper? Nie jestem kamperem. O kurde. Aj, teraz już widzę.
O kurde, nie, 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 nie. Jakie marzywa! Jest! Co ja zrobiłem? Oh. Ej, a właśnie, dobra, a dlaczego właśnie na ludzi się mówi, że są warzywami, jak warzywa są bardzo zdrowe? Nie czaję. Ale no, dobra, to... w tym innym sensie chyba się... To inny temat. Tym gorszym. O kurde, no! Ale ej, też ci dużo zadałem. Tylko nie podoba mi się to, no, że jest 3-3. 18 HP. Hmm. Ej, no widzisz, stary, idziemy w łeb, fajnie, fajnie. Ale wiesz co, jest rywalizacja. Właśnie nie lubię czegoś takiego, jak ktoś mówi, wiesz, ja to rzadko gram w test, a to jest słabe, a potem wychodzi na to, że jest remis w każdej konkurencji prawie, nie? Stary, ale ja mam golda 1! No a ja golda 2, no to naprawdę. Bo właśnie, kurde, skąd? Dobra, jest, jest! Czemu nie przeładowałem? To był mój błąd, stary, to był mój głupi błąd. Dobra. Lecimy dalej. Ta mapa jest troszeczkę większa. Wiesz co, nie podoba mi się to, że ludzie myślą, że dobrze gram w CS-a. Kurde. Na przykład ja mam tak, ja mam totalnie, zupełnie na odwrót, że ludzie zawsze mnie wyzywają, że jestem stary, że nie potrafię grać, że jestem warzywem jednym albo jeszcze gorzej. A, znaczy, inaczej, to jest prawda, aczkolwiek coś tam czasem szczere. Mm-hmm. No właśnie, a u mnie ludzie to tak mnie kojarzą, że wiesz, cały czas kontent CS-a, no, ja więc też się kojarzę. A ja tak ale mega tak słabo jest, gram. Stary. Tak jest, na przykład jak ja... Kurde. Jak ja, no, zagaduję, to jest taktyka, jak on mnie teraz zagaduje. Ale tak jest, jeśli stary nagrywasz głównie jedną rzecz i nie robisz takich rzeczy jak ja, czyli wszystko po trochu, no to wtedy ludzie myślą, że ty jesteś dobry. No tak, ale wiesz, nagrywając CS-a przez 5 lat powinno się być dobry. No stary, niekoniecznie. No wiesz, właśnie, jak gram, widać. No, jak widać po nas. Dobra, jest. Ej, dobra, 7-4, fajnie, jeszcze tylko dwa punkciki. Ajajaj, no ale dobra, nie jest do zera, nie jest do zera. Chociaż no jedną rundę głupio przegrałem, przyznaję się. Teraz się zabijesz tywniakiem. O kurde, ty. O, to się skampił. Dobra, no jeszcze możesz to wygrać w teorii. Jeszcze naprawdę możesz to wygrać. Także pocieszenie takie. Ale nie na tej... Pocieszenie. No, nie na tej mapce na pewno. Dobra, jest! 9-4, moi drodzy, i tak to się robi. Przechodzimy teraz do trzeciej, ostatniej konkurencji. Czy jesteś na to gotowy? Trzecia konkurencja! Jestem na nią gotowy, stary. Ja już pierwszą wygrałem. Ale, dobra, no to jest stary trójkąt bermudzki, jak to mówi Sentino, no. Nie dwubiegunowość, nie trójbiegunowość, tylko trójkąt bermudzki. Tu generalnie zobacz, chodzi o to, zobacz, jak tu jest ta ściana, pewnie widzisz mnie jak latam, nie? To tutaj, w tym miejscu, ja stoję za tą ścianą i będę mógł ci robić tak, abyś nie przeszedł tego. Twoim zadaniem jest to przejść jak najdalej, aha, nie? Czyli ja przechodzę, a ty mi utrudniasz. Tak, potem może być też zmiana, nie? I na przykład możesz spróbować to nawet przejść, to zobaczysz, jakie tu są, powiedzmy, przeszkody. Coś ci wybuchnie, coś ci może spaść i tak dalej. No, czyli wypierdala się na samym starcie, no ale dawaj, jestem ciekawy. Dobra, tu są jakieś skrzynki. Kurde, jest... Oj, co tu się stało? No, DNT. I widzisz, na przykład jest coś takiego. Ja już teraz drugi raz tego nie mogę wybuchnąć, nie? Każdego mogę użyć tylko raz. Tu na przykład jest coś takiego, nie? I muszę zrobić tak, żeby akurat ciebie to zabiło. O! Dobra, nie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, już robię. Ostatnia, trzecia konkurencja. Gramy do 3 punktów po mojej stronie i do 3 punktów po drugiej stronie, czyli że ja będę musiał to przejść. No i co, teraz Nester będzie przychodził to, a moim zadaniem jest sprawienie, aby nie przeszedł tego do końca. Jeśli nie daj Boże, chociaż raz przejdziesz, to wtedy płacę ci 1000 zł. Masz jeszcze dwie szanse, a potem jest moja kolej. A, no stary, wiesz. Myślę, że na luzie to przejdę. Znaczy nie, bez sensu, co ja mówię. Czemu miałbym to po tym przychodzić? Nie musisz tego przychodzić. Dobra, wiesz co, możesz mi zaufać lub nie, ale to ci dam przejść. Po prostu, o. Tylko zwyczajnie. Tak. O, zapomniałem o tym! I o tym też! No nie no, słuchajcie, widzicie, że przeszedłem chociaż więcej niż 20 metrów. Musisz pamiętać, dobra, że tam trzeba skoczyć. Proszę państwa, teraz jest taki cel, żeby przejść 30 metrów. Znaczy patrzcie, musisz to najlepiej przejść do końca, bo tam potem to będzie ciekawiej. O kurde, to akurat niechcący zrobiłem. Ale to jest nierealne. Nie, ja bym musiał dobry mówić. Ja bym musiał bany hofa jakiegoś robić cały czas. No nic, no widzowie. Poczekaj, co, to niech będą jeszcze 3. Albo dobra, wiesz co? Dawaj się teraz zamienimy stronami. Także teraz moja kolej i wiesz, że ja zapomniałem, które to wybucha? Halo? Kurde. O, dobra. A. Dzięki, chyba żebym nawet na tym spadł. No dobra, i co teraz? No. No dawaj, no otwórz to. No to stary, no, no ale to, ja nic nie muszę robić, stary. Ja nawet nie wiem, jak to się robi. Nie!
Kurde, ale to są emocje. No i widzisz. Nie, no, no dobra. No stary, ja ci mówiłem, że to jest bardzo ciężkie. A ty, jakie to jest długie, stary, my nawet 1/3 tego nie przeszliśmy. Dobra, to daj mi. Dzięki. A ja ciekawe, czy to zawsze to samo? O kurde, nie! Jednak są inne. Misklik. Cały czas wybuchają inne beczki, no kurde, nie dobrze. No widzisz, Mateuszku, no jest to ciężka rozgrywka. Znaczy my teraz to i tak gramy w sumie dla fanu, bo to było bardziej, że ty byś musiał przejść. Dobra, to niech będzie, że taka ostatnia runda, no. Ja mogę jeszcze spróbować, wiesz, ale myślę, że to nic nie zmieni, stary. O, Mateusz, dobrze lecisz, Mateusz, Mateusz, pięknie! Pięknie, Mateusz! O kurde, ty, co się dzieje w ogóle? Ja nawet nie wiem, stary, co tu może być. A ja też nie wiem, gdzie się tutaj coś... Bo ja nie mam żadnych punktów. Nie masz punktów? To może... O kurde. O kurde, nie! No nie, ta, nie masz punktów. Dobra, słuchajcie, do Nestera leci 1000 zł, jakiś fajny skin do CS-a. Moi drodzy, słuchajcie, tak się zgarnia sianko. Dostałem zaproszenie, jakimś cudem wygrałem chociaż jedną konkurencję, nie wiem jakim. Ale bardzo ci dziękuję, Mateuszku. U nas jest fajny opening, gdzie oskubałem Mateuszka z pieniążków. O, to prawda, bardzo ciekawy opening, możecie wpaść do Nestera, będzie link w opisie. Wpadajcie w sumie także na nasze Instagramy. Widzimy się już niedługo, do zobaczenia, trzymajcie się i pa, pa. Już niedługo, czyli za pół roku. Pa, pa. No tak, no, cześć.